Tam w 2011 roku był pożar. No. Zniszczyli to strasznie. Ale do 2011 to funkcjonowało? Pan samochody trzymał. Tak? Tiry i on to dokończył resztę dzieła. Aha. Ta wagonownia pojawiła się na Ponadżarskiej Linii Kolejowej w 1899 roku. Co tu dużo mówić, w 2011 roku miał miejsce pożar i od tego czasu wagonownia niszczeje, więc idziemy zobaczyć, co jest w środku. Niezły rozjazd. Wow. Robi. Szerokie te kanały. Dobra, dawaj na górę. No, widać ślady pożaru. Spalone drewno. Więcej spalonego drewna. Niech się tym już nie zajął po pożarze. Ładny widoczek. Cisza i spokój. Musimy zobaczyć, co z tego wyjdzie, wejście na wyższe kondygnacje. Nie wygląda to dobrze. Tędy ktoś się pchał. Aha, nawet podłożył zdrową dechę pod tą spaleniznę, żeby przejść. Trochę ryzykowne. Drugie schody? Aha! Sam raz. O, ktoś zamknął wejście bardzo profesjonalnie. Także mały problem. Ja cię kręcę. O, problem rozwiązany. Dobra. Okej, słuchajcie, to był zbiornik wodny. Wyża ciśnień. No. Tutaj nie mamy się o co martwić, ale ty zobacz, naprawdę ten zbiornik jest ogromny. Zobacz. Co trzeba chodzić po dźwigarach? Dźwigary gdzieś tak co 60-70 cm oddalone są od siebie. No. Oczywiście. Jest tam miejsce? Chodzić po dźwigarach to na radę. Pierwszy jest tu, drugi gdzieś tu.
wróciło. Zapewne nie mało. To co, idziemy? To już nie ma po co wchodzić, bo nie ma podłogi. A więc jak widać, wagonownia jest połączona z wieżą ciśnień. Czy polecam obiekt? Tak, szczególnie fanom fotografii, gdyż jest co fotografować. Jak czy inaczej, wagonownia, żary. Widzimy się na następnej wyprawie.